Film polecają Onet.pl, Przekrój i Gazeta Wyborcza. W dwóch poprzednich programach HBO Richard Kukliński, znany jako Iceman, który odsiaduje karę wielokrotnego dożywocia, odpowiedział na wiele pytań dotyczących jego brutalnych i popełnionych z zimną krwią morderstw. Pozostało jednak najważniejsze pytanie. Dlaczego? Byłem w stanie każdemu zrobić krzywdę. O każdej porze. Nie czułem wyrzutów sumienia. Mogłem to robić bez przerwy, na okrągło. Uważałeś się za zbrodniarza? Zbrodniarz. Jakie to egzotyczne. Byłem zwykłym mordercą. Wyznania mordercy. W lipcu 2002 roku HBO poprosiło doktora Parka Dietza, światowej sławy psychiatrę i konsultanta FBI, by spróbował rozwikłać tajemnicę zbrodniczego umysłu Richarda Kuklińskiego. Gdy Iceman zgodził się na współpracę, dr Dietz odbył z nim 4 sesje, w sumie 13 godzin, starając się zrozumieć tę ludzką maszynę do zabijania. Jeśli dobrze rozumiem, twierdzisz, że 50 osób zabiłeś na pewno, a 100 prawdopodobnie. Tak. Jesteś tego pewien? Tak. Ale nie wiesz, czy było ich na przykład 200? Nie wiem na pewno. Może tak, może nie. Powiedzmy, że niecałe 200. Ty powiedz. Na pewno nie mniej niż 200. Zabiłeś ponad 200 ludzi? Tak. Kiedy byłem młody, zabiłem mniej więcej 100 osób. Zanim je jeszcze poznałem. Zbyt dobrze. Miałem taki okres w życiu, że zabijałem bez powodu. Wystarczyło, że ktoś krzywo na mnie spojrzał. Zabijałem nożem z rewolweru. Strzelałeś do swoich ofiar z bliskiej odległości. Tak. Chciałem się z nimi pożegnać, zanim odeszli. Powiedzieć do widzenia. Lubiłeś patrzeć im w oczy? Chciałem, żeby patrzyli prosto na mnie. Stałem wtedy znacznie bliżej. Bliżej niż my teraz siedzimy. Chciałeś, żeby co zobaczyli przed śmiercią? Moją śliczną twarzyczkę. Żebym był ostatnim, którego oglądają. I żeby zabrali ze sobą ten obraz do wieczności. Żeby cały czas tylko o mnie myśleli. Patrzyłem im w oczy i widziałem, jak powoli zachodzą ubielmem. Patrzyłem, jak umierają. Nie odchodziłem zaraz po tym, jak kogoś zastrzeliłem. Widziałem to zaskoczenie, szok, pustkę, strach i już po nich. Widziałem w ich oczach swoje odbicie. To wszystko. Strzelałeś w jakieś ulubione miejsce? Ulubione? Najczęściej przystawiałem ofiarom lufę pod brodę. I wtedy do nich strzelałem. Kiedyś strzeliłem pewnemu facetowi w jabłko Adama.
żeby sprawdzić, jak długo będzie umierał. Jak długo to trwało? Kilka minut. Właściwie to się zadławił. Własną krwią? Był ze mną wtedy kumpel. Założyliśmy się o $50. Przegrałem. Myślałeś, że szybciej umrze? Tak. Wiesz, co znaczy przypływ adrenaliny? Tak. Co go u ciebie wywołuje? Seks. Tylko to. Nie czuję żadnych emocji, kiedy kogoś biję, robię mu krzywdę albo zabijam. Na mnie to nie działa. Jedyną przyjemnością jest seks. Ale to inna przyjemność niż przypływ adrenaliny. Jedyna, jaką odczuwam. Jeśli kogoś biję, nie robi to na mnie wrażenia. Mogę zwalić człowieka z nóg, zadeptać go i w ogóle to na mnie nie działa. Nie obchodzi mnie, że robię komuś krzywdę. Dla mnie to pryszcz. Nic przy tym nie czułeś? Nigdy. Rozczarowało mnie to. Wtedy właśnie uznałem, że muszę być szalony. Bo przecież normalny człowiek coś tam jednak czuje. W czasie rozmów Icemana z doktorem Dietzem wyszło na jaw, że już w wieku 10 lat Richard Kukliński wykazywał objawy zachowań patologicznych. Jaki miałeś stosunek do zwierząt? Zabójczy. Koty, psy. Wiązałem dwa koty za ogony, wieszałem na sznurze i patrzyłem, jak rwą się pazurami. Długo to trwało? Niedługo. Obydwa ginęły? Nigdy nie czekałem, żeby obejrzeć efekt finalny. Ale były tak pocharatane, że nie mogłyby przeżyć. Robiły dużo hałasu? Sporo. Co jeszcze robiłeś z kotami? Mieliśmy na osiedlu piec do palenia śmieci. Wkładałem kota do pieca, dorzucałem pudełko zapałek i patrzyłem przez Judasza, jak ogień robi się coraz większy. Kot biegał jak szalony. Chciał się wyrwać. W końcu zajmował się ogniem i już nie biegał. Spaliłeś tylko jednego kota? Nie. To było moje hobby. Wszystkie zachowywały się tak samo? Przeważnie. Jeden omal nie uciekł. Wyskoczył przez drzwi, ale go złapałem i wrzuciłem z powrotem. Odwróciłem wzrok, a ten omal nie wylazł. A co z psami? Zrzucałem je z dachu. Przywiązywałem do autobusu. Wlókł je po jezdni, kiedy już opadły z sił. Ale nigdy nie widziałem, jak to się kończyło. Czy wywoływało to w tobie jakieś uczucia? Nie sądzę. Może byłem lekko podekscytowany. Przeważnie jednak czułem obrzydzenie po czymś takim. To dlatego, że takie rzeczy nie stanowiły dla mnie wyzwania. Po prostu zabijałem zwierzęta, które nie potrafiły się przede mną bronić. Byłeś sam, kiedy to robiłeś? Tak. Czy to z nudów? Chciałeś w ten sposób zwalczyć nudę? Pewnie tak. Kiedy nie ma się nic do roboty, trzeba jakoś przełamać monotonię. Ojciec Richarda, Stanley, miał największy wpływ na dorastającego chłopca.
To on pokazał Kuklińskiemu, jak efektywna może być przemoc. Pamiętasz, kiedy spuścił ci największe lanie? Za każdym razem było tak samo. Zawsze mocno obrywałem. Naznaczył mnie na całe życie. Bił cię najczęściej przed 11 rokiem życia? Tak. Byłem jeszcze mały. Bił mocniej, kiedy pił? W przypadku Stanleya nieważne było, czy robił to na trzeźwo, czy po pijaku. Był skończonym sukinsynem i takim pozostał aż do samej śmierci. Umarł też jako łajdak. Poszedłeś na jego pogrzeb? Nie. Ale się odbył, tak. Nie cierpiałem go za życia, to i po śmierci nie chciałem go znać. Cieszyłem się, że umarł. A jaki był twój stosunek do matki? Z wiekiem coraz bardziej jej nienawidziłem. Ale teraz już wiem, że po prostu życie źle się z nią obeszło. Jak ją postrzegałeś jako dziecko? Nienawidziłam jej. Szczerze jej nie cierpiałem. Ona też się ze mną nie cackała. Biła mnie kijem od miotły, jak zrobiłem coś złego. Gdzie cię biła? Wszędzie. Kiedy Kukliński dorósł, poprzysiągł sobie, że już nigdy więcej nie da sobą pomiatać. Czuł do wszystkich urazę. Śledził swoje ofiary całymi dniami. Jak bardzo musiał cię ktoś upokorzyć, żebyś postanowił go zabić? To zależy, czym mi konkretnie podpadł. I w jakim momencie? W jakim akurat byłem nastroju? Jeśli byłem rozdrażniony, to wystarczył drobiazg. Jeśli spokojny, to mogło mu się upiec. Ale trudno powiedzieć. Rozwaliłem kiedyś gościa, którego wcześniej śledziłem. Był ze znajomymi. Oni weszli do knajpy, a on uznał, że musi się jeszcze odlać, zanim wejdzie. Już nie zdążył. Inni weszli, a on został, żeby się odlać. Zrobił, co trzeba. Poczuł ulgę. Wypróżnił pęcherz. A ja go udusiłem. Pewnie od tyłu. Tak. Może nie był to zbyt oryginalny sposób. Nie wiem. Ale zarzuciłem mu sznur na szyję, zacisnąłem i przerzuciłem go sobie przez ramię. Tak trzymałem. Byłem szubienicą, na której zawisł. W końcu przestał się rzucać. Puściłem koniec liny, a on osunął się na ziemię. Nakryłem go śmieciami i poszedłem sobie. Miałeś ze sobą sznur? Nie. Na tyłach knajpy mieszkali jacyś ludzie. Mieli chyba mieszkanie na górze. Na podwórku były takie dwie sztachety, a między nimi przewieszone sznury. Wziąłem jeden. Sznur do bielizny? Tak. Co ten człowiek ci zrobił? Nie spodobał mi się. Wkurzył mnie z jakiegoś powodu. Więc odszukałem go i zaczaiłem się na niego. Miałem mu coś za złe. Pamiętasz jego reakcję, kiedy go dusiłeś? Rzucał się i kopał. Jak długo to trwało? Nie wiem. Nie patrzyłem na zegarek. Chwilę go podtrzymałem. Nawet jak przestał się rzucać. Tak dla pewności.
Miałeś przy sobie broń? Tak. Ale zrobiłeś to po cichu. Tak było bardziej bezpośrednio. Czułem, jak umiera. Podobało ci się to? Nie zrobiło to na mnie wrażenia. Czułem tylko, że umiera, robi się wiotki. Poczułeś ulgę? Tak. Zeszło ze mnie całe napięcie, zdenerwowanie. Zupełnie jakbym wziął lekarstwo. Niesamowite. Już w latach młodości Kukliński nie potrafił nad sobą panować. Znał tylko jeden sposób rozwiązywania problemów. Pewnego razu pojechałem do Georgii. Jechałem szosą, a tuż za mną paru łebków, którym zaczynało odbijać. Widać było, że świetnie się bawią. Widocznie uznali, że fajnie będzie zabawić się z facetem z New Jersey. Zaczęli więc pukać w mój zderzak i spychać mnie z drogi. Podjeżdżali, odjeżdżali. Naprawdę nie wiem, co do mnie mieli. W końcu naprawdę się na nich wkurzyłem. W sumie postąpiłem głupio, bo byłem daleko od domu. Nie miałem wsparcia, a przecież nie stało się nic wielkiego. Miałem tylko rewolwer w bagażniku, Magnum 357. Zatrzymałem się, wysiadłem. Otworzyłem bagażnik, sięgnąłem do środka, wziąłem rewolwer i po prostu czekałem. Tam ci faceci mieli widocznie kłopoty ze wzrokiem, bo normalnie nie podeszliby chyba do faceta, który trzyma rewolwer w garści. Ale tam ci podeszli. Głupi błąd. Wszyscy zginęli. Nawet ich nie znałem. Ilu? Kilku ich było. Na dwa bębenki. Zabiłeś każdego? Tak. A nawet nie miałem tego w planach. Czy to, co zrobili, było karygodną zbrodnią? Chodzi o to, że mnie zaczepiali? Mogłem zginąć przez te ich wygłupy. Źle się zachowali, bez dwóch zdań. Stwarzali zagrożenie na drodze. Jechali jak szaleni. Całe mnóstwo wykroczeń. Ale czy popełnili karygodną zbrodnię? Chyba tak. Zabiłem ich. Więc widocznie tak uważałem. Kiedy doszedłem do tego momentu, wiadomo było, że już po nich. Bo ja nie cofam się w pół kroku. Jak już sięgnę po broń, to nie ma odwrotu. Nie wiem, ilu ich było, ani co przy sobie mieli. Mogli być uzbrojeni, mogli mieć wszystko. Chcieli się ze mną zabawić, ale ja nie chciałem. Żarty się skończyły. Byłem gotowy na wszystko. Wściekłem się przez pana. Wiem. Co się tak rozzłościło? Nie wiem, ale zdenerwowałem się. Domyślasz się dlaczego? Nie. Spróbuj się zastanowić, co cię zirytowało. Nie wiem. Chyba coś, co pan powiedział. Ale nie wiem co. Może uznałeś, że próbuję osądzać twoje zachowanie? Możliwe. Yeah, it could be.
Niewykluczone. Naprawdę mnie pan zdenerwował. Mówię szczerze. Jak bardzo? Jak bardzo? Trochę. Czuję się trochę zirytowany. Doszedłem do takiego momentu w życiu, że złoszczę się już tylko trochę. Co chciałbyś teraz zrobić? To nieważne. Nie zezłościłem się aż tak bardzo, żeby zrobić jakieś głupstwo. Po prostu ciekaw jestem, dlaczego tak zareagowałem. Nie znam przyczyny, ale cieszę się, że tak się stało. Mógł pan to zaobserwować. Ale nie wiem dlaczego. Uznałeś, że cię krytykuję? Tak. To cię rozzłościło? Chyba tak. Po części. Kto cię najbardziej krytykował? Ojciec, oczywiście. Gdy Kukliński miał 20 parę lat, jego mordercze zapędy zwróciły uwagę mafii. Młody, impulsywny zabijaka zaczął pracować jako profesjonalny zabójca. Opowiedział doktorowi Dietzowi o swoim pierwszym zleceniu. Dali mi jego zdjęcie. Powiedzieli, gdzie pracuje, co robi i dokąd chadza, do jakich miejsc. Odwiedziłem więc okolice, w której się pojawiał. Zauważyłem tam faceta, który go przypominał. Był podobny. Powiedzieli mi, że lubił palić takie wielkie cygara, Churchille czy coś w tym stylu. Zatrzymałem się więc koło niego. W tamtym czasie jeździłem na motocyklu. Powiedziałem do niego: kubańskie? To chyba dobre cygaro. On się chyba nie ucieszył, bo odpowiedział: wal się. A kiedy to powiedział, spojrzał na mnie, więc mogłem mu się dobrze przyjrzeć. Miałem przy sobie zdjęcie tego faceta. Odpowiedziałem: sam się wal. Wyciągnąłem broń i rozwaliłem mu łeb. Rozleciał się na drobne kawałki, jak dynia trafiona pociskiem ze strzelby. Po prostu eksplodowała. Tak było. Zaraz po tym, jak strzeliłem, światła zmieniły się na zielone i odjechałem. Czy widok rozlatującej się głowy wywołał u ciebie jakieś reakcje fizjologiczne? Zdziwił mnie. Fizjologiczne? O jaką reakcję panu chodzi? Nie wiem, ja niczego nie czuję. Makabryczne sceny, na przykład widok otwartych ran, wywołuje u większości ludzi sensacje żołądkowe. Mdli ich, chce im się wymiotować. Natychmiast robi im się słabo. Miałeś coś takiego? Nie. W sumie dobrze, że nie wymiotowałem, bo nie mógłbym się utrzymać na motocyklu. Ale nic takiego nie wystąpiło. Nie miałem mdłości, zawrotów głowy, problemów z żołądkiem ani niczego podobnego. Pomagało ci to zachować obojętność? Na pewno. Lepiej jest być obojętnym, bo współczucie to słabość? Właśnie. Współczucie strasznie obciąża. Człowiek jest bezsilny, zamartwia się. Ma coś do stracenia. Właśnie. Pod koniec lat 60. Iceman stał się jednym z najsprawniejszych zabójców na zlecenie. Większość brutalnych morderstw popełnił w barze Gemini na Brooklynie, ulubionym lokalu mafii. Robiło ci się słabo, jak kroiłeś zwłoki?
Nie. Pamiętam, że jadłem nawet pizzę w czasie takiej roboty. Pizza w jednej ręce, piła łańcuchowa w drugiej? Nie. Nie używałem pił. To kolejna bzdura, jaka krąży na mój temat. Piły bardzo brudzą. Byłbym cały utytłany w kawałkach ludzkiego mięsa. Posługiwanie się piłą jest strasznie upierdliwe. Po co miałbym sobie brudzić elegancką koszulę? Przecież to głupota. Nie łaziłbym po ulicy oblepiony kawałkami ludzkiego mięsa. W dodatku strasznie bym śmierdział. Więc czym najlepiej kroić ciało? Nożem. Rzeźnickim. Świetnie przecina kości. Tu się odkroi kawałeczek, tam kawałeczek. Pakuje się gościa i z głowy. Wiesz, że większość ludzi nie mogłaby czegoś takiego zrobić? Wiem. Potrafię to zrozumieć. Nie wiem, dlaczego ja mogę. Musiałeś rozwijać w sobie tę zdolność? Czy sama przyszła? Nie wiem, nie pamiętam. Po prostu to robiłem. Nie wiem, kiedy zacząłem, ani dlaczego, ani też co czułem, kiedy to robiłem. Jeffrey Dahmer powiedział mi, że krojąc ludzkie zwłoki, czuł obrzydzenie. Była to dla niego makabra. Musiał się upić, żeby przezwyciężyć wstręt. Bo to odrażające. A ty po prostu to robiłeś. Bez odrazy? Bez. Smród był czasami nie do zniesienia, więc używałem wtedy wody kolońskiej. Wylewałem jej tyle, żeby zabić wszystkie inne zapachy dookoła. Używałem chyba marki Canoe, bo ładnie pachniała. Dobra na randki. Lubiłem ją. Czego jeszcze używałeś? Dezodorantu. Każdego dezodorantu w sprayu. Tryskałem w powietrze, żeby zabić fetor. Ale zapach dezodorantu był gorszy niż odór ciała. Kiedy te dwa zapachy się mieszały, robiło się naprawdę nie do zniesienia. Wtedy wyciągałem butelkę Canoe i polewałem nią ściany, podłogę, wszystko. Wszędzie pachniało wodą za $25. Droga była, ale działała. Rewolwery, noże, sznury, a nawet cyjanek. Tak wyglądał podręczny arsenał Richarda Kuklińskiego. Ponieważ niektóre ofiary zamrażał, żeby utrudnić ustalenie czasu zgonu, zyskał przydomek Iceman. W czasie sesji z dr Dietzem wyznał, że niektórzy zleceniodawcy chcieli, żeby ofiary cierpiały przed śmiercią. Kukliński spełniał ich życzenie, stosując makabryczne tortury. Często filmował śmierć swoich ofiar. Był taki czas, kiedy zabierałem swoje ofiary do takiej jaskini, groty, czy jak ją tam zwał. Wiązałem ich sznurem albo taśmą. Ręce i nogi razem. A potem zostawiałem ich tam. Zostawiałem też włączoną kamerę. Szczury ich jadły. Szczury wykańczały tych ludzi.
To była bardzo bolesna śmierć. Szczury wyczuwały zapach ludzi i podchodziły coraz bliżej. Zaczynały kąsać ofiarę. Ci ludzie strasznie krzyczeli. Próbowali się uwolnić. A szczurów było coraz więcej. W końcu pożerały ofiarę. Ale zanim to się stało, krzyków było co niemiara. Oglądałem to na projektorze. Jaki to był model? Chyba Super 8. Okropne to było. Denerwowałem się, jak na to patrzyłem. Wywoływało to u mnie uczucie, które wcale nie było przyjemne. Ale oglądałem to, bo wreszcie coś poczułem. Zastanawiałem się, który element w tych filmach powoduje, że mam takie reakcje. Czy to makabryczny obraz, czy krzyki? A może ogólnie to, co się dzieje? Ta cała makabra. Nigdy do tego nie doszedłem. Ale zrobiłem to parę razy. Może nawet zbyt wiele. Oglądałeś to? Tak. Kiedyś tak pobiłem faceta, że jego krew chlupała mi w butach. Nie przestawała chlupać. Musiałem z siebie zdjąć całe ubranie. Prowadziłem wielkiego Lincolna z gołym tyłkiem. Byłem owinięty w sam koc. Coś za wesoło się zrobiło. Można by pomyśleć, że sympatyczny ze mnie gość. Nikt w to nie uwierzy. Nawet ja bym nie uwierzył, gdybym to oglądał. Jestem zaprzeczeniem sympatycznego faceta. Jestem najgorszym koszmarem, jakim może się przyśnić. Potrafię się maskować, więc ludzie myślą, że im się upieczę. A kiedy przytomnieją, jest już za późno. Dalej ich droga się urywa. Dalej jest tylko śmierć. A jednak dla niektórych ludzi byłeś dobry. Dla niewielu. Nie wiem, co pan rozumie przez bycie dobrym. Możliwe, że nasza interpretacja nieco się różni. Co znaczy być dobrym? Jaki miałeś stosunek do swoich dzieci? Dzieci? To zupełnie co innego. Tu istnieje wyraźna granica między dobrem a złem. Nie było takiej rzeczy, której bym nie zrobił dla swoich dzieci. Dla nich mógłbym zabić wszystkich. Mówię to tak dla przykładu. Nie to, że chcę to zrobić. Po prostu byłbym w stanie. Gdybym musiał to dla nich zrobić, w ogóle bym się nie zastanawiał. Mógłbym się poczuć zirytowany, zraniony, ale zrobiłbym to. Jest pan zadowolony z odpowiedzi? Do pewnego stopnia, jak widzę. Dla kogo jeszcze byłeś dobry? Dobry? Dla bardzo niewielu ludzi, głównie dla moich najbliższych. Choć im też zadawałem ból. Jak? Samą swoją obecnością. Byłem skończonym skurczybykiem. Dalej nim jestem. Co działo się w domu? Różne rzeczy. Mówi się chyba na to przemoc domowa. Tak. Wszystko to zaliczyłem. Nie było takiej rzeczy, której nie zrobiłbym swojej żonie. Nie jestem z tego dumny. Mówię tylko, jak było.
Mógłbym powiedzieć, że mi przykro, ale co to da? Za bardzo nie mogłem jej współczuć, bo wciąż ją tłukłem. Nie panowałem nad tym. To jest właśnie to, brak opanowania. Odnalazłem coś, nad czym nie miałem władzy. To była taka miłość nienawiścią podszyta. Kochałem tę dziewczynę, ale jak się zezłościłem, to o tym zapominałem. I raniłem osobę, którą kochałem. Więc gdzie ta miłość? Robiłem jej krzywdę. Ufałem jej bardziej niż komukolwiek w moim życiu. Była jedną, której naprawdę zaufałem. Iceman opowiedział Dietzowi, do czego się posuwał, żeby udowodnić żonie, jak bardzo jej ufa, nawet w czasie kłótni. Usiłowałem ją sprowokować. Dałem jej nóż i powiedziałem: masz. Taka szansa się już nie powtórzy. Albo coś w tym stylu. Odwróciłem się. Dałem jej szansę. A ona nic nie zrobiła, rzuciła tylko nóż na podłogę i odeszła. A ja opuściłem dom. Zdaje się, że twój ojciec dźgnął matkę nożem. Tak. W którym pokoju? Nie pamiętam. Co się stało? Nie wiem. Stanley ją dźgnął. Nie wiem dlaczego. Nie pamiętam już okoliczności, ale wiem, że to się stało. Wbił jej nóż w plecy. Tak. Zachęcałeś Barbarę do tego samego? Głupi byłem, co? Ale tak, to prawda. Sprawdzałeś ją? Próbowałem? Nie wiem. Możliwe. Ładnie bym wyglądał, gdybym źle ją ocenił. Dostałbym ostrą nauczkę. Masz poczucie humoru. Wiem. Dlatego dorzuciłem ten komentarz. Ale tu nie ma żartów. To bardzo poważna sprawa. Przemoc w rodzinie to poważna sprawa. To pewnie dlatego córka tak mnie nienawidzi. Pewnie dlatego, że tyle przeszła. Musiała na to patrzeć. Słyszała, widziała. Wszystko. To z pewnością odcisnęło ślad na jej psychice. Tak samo jak na mojej. Dlaczego zgodziłeś się na tę rozmowę? Chyba głównie chodziło mi o to, żeby poprzez tę rozmowę z panem dowiedzieć się więcej o sobie. Skoro nie wiem, co mną kierowało, a pan jest wykwalifikowaną osobą, pomyślałem, że mi pan to wyjaśni. Uznałem, że nadszedł czas, żeby porozmawiać z kimś takim jak pan. To może zamieńmy się rolami i teraz ty zadawaj mi pytania. Na wszystko odpowiem. Ciekawe. Czemu nie? Chyba już wiem, o co chcę spytać. Co pan o mnie myśli? Dobry jestem, zły, taki sobie? Wszystko po trochu. Jeśli chodzi o twoje postępowanie, to nasuwa się tu kilka spostrzeżeń. Na podstawie informacji, jakich mi udzieliłeś,
Mogę stwierdzić z całą pewnością, że cierpisz na zaburzenia osobowości. Psychologia dzieli osobowość człowieka na kilka typów. Są dwa typy zaburzeń struktur osobowościowych, które bardzo silnie się u ciebie przejawiają. Pierwsze zaburzenie to tak zwana osobowość socjopatyczna. Człowiek, u którego występuje, nie uznaje żadnych norm moralnych. Nie odczuwa wyrzutów sumienia. Wykazuje brak poczucia winy za popełnione występki. Jest impulsywny i gwałtowny. Typowym przejawem takiego zaburzenia we wczesnej fazie rozwoju jest okrucieństwo wobec zwierząt. Okrucieństwo wobec ludzi. Posiadamy już odpowiednią wiedzę, która pozwala nam określić, co wywołuje takie reakcje i skąd się one biorą. Mam więc dla ciebie dobre i złe wieści. Dobre to takie, że zaburzenie to jest najczęściej dziedziczne. Deficyt lęku jest cechą przekazywaną w genach. Mówiłeś mi, jak rzadko odczuwałeś zdenerwowanie bądź strach, bo też potrzebne są niezwykle silne bodźce, żeby wywołać w tobie poczucie zagrożenia. Normalni ludzie odczuwają strach przed wieloma rzeczami. Gdyby doświadczyli tego samego, co ty, prawdopodobnie przeżyliby ciężki wstrząs. Nie popełniłbyś tych wszystkich zbrodni, gdybyś był zdolny do odczuwania zwykłego strachu. Ale sam fakt, że ktoś ma zapisany w genach deficyt strachu, nie oznacza, że automatycznie musi zostać przestępcą. Niektórzy ludzie, którzy cierpią na takie zaburzenie, podejmują pracę w niebezpiecznych zawodach. Zostają na przykład kierowcami wyścigowymi, pilotami oblatywaczami, pilotami myśliwców, saperami. W takich zawodach deficyt strachu bardzo pomaga. W policji też pracują osoby, które wykazują podobną odporność na strach. Różnica pomiędzy ludźmi, którzy pomimo zaburzeń osobowości wyrastają na dzielnych, a ludźmi, którzy wykorzystują swoje predyspozycje w celach przestępczych, polega na tym, że inaczej wychowano ich w dzieciństwie. Kiedy dojrzewające dziecko przez większość czasu otaczane jest miłością, troską i czułością, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyrośnie na przyzwoitą osobę, która będzie dobrze traktować także swoje dzieci. Ale jeśli ktoś wychowuje swoje dziecko tak jak Stanley ciebie, bez miłości, czułości, za to z częstym użyciem przemocy, uczysz się tylko nienawiści. Takie dziecko nie ma szans na prawidłowy rozwój i na nawiązanie bliskich związków emocjonalnych z innymi. Nie będzie podejmować ryzyka w obronie innych. Tak więc twoja antyspołeczna, psychopatyczna osobowość jest po części zapisana w twoich genach, a po części wykształcona poprzez niewłaściwe wychowanie ze strony agresywnego ojca i oziębłej matki. Innymi słowy, część jest dziedziczna, a część nabyta. To, jakie będą twoje dzieci i wnuki, zależy od tego, jak je wychowaliście z Barbarą. Niezależnie od ich uwarunkowań genetycznych. Prawdopodobnie jest jeszcze drugie zaburzenie osobowości, które u ciebie występuje. Cechy twojego zachowania wskazują na tak zwaną osobowość paranoidalną.
Najogólniej rzecz biorąc, jest to osoba, która nikomu nie ufa. Nie pozwala się nikomu do siebie zbliżyć. I nigdy nie wybacza doznanych zniewag. Jeśli ktoś ją krytykuje, natychmiast wybucha gniewem lub przypuszcza kontratak. Jeśli ktoś ją upokarza, musi się na tym kimś zemścić. Cechy osobowości paranoidalnej występują mniej więcej u 2% populacji. Około 3% mężczyzn i 1% kobiet wykazuje cechy osobowości socjopatycznej. Jeszcze mniejsza grupa cierpi na obydwa zaburzenia. To właśnie one sprawiły, że twoje życie miało taki przebieg. Aktywnie korzystałeś ze swojej obojętności emocjonalnej, deficytu strachu i braku wyrzutów sumienia. Ponieważ nie prześladowało cię poczucie winy, ani też nie miałeś przyjaciół, którzy mogliby je w tobie wywołać, mogłeś przez bardzo długi czas działać jako zabójca na zlecenie, odnosząc sukcesy. To bardzo nietypowe. Nie byłbyś do tego zdolny, gdybyś nie miał tych zaburzeń osobowości. Akurat w twoim zawodzie okazało się to wielkim atutem. Umożliwiło ci błyskotliwą karierę. Bardzo dziękuję, że poświęcił pan swój czas, żeby mi to wyjaśnić. Jestem prawdopodobnie najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. Nie mam bliskich ani przyjaciół. Nie potrafię utrzymywać stałych związków. Wszystko straciłem. Wszystko, na czym mi zależało i czego kiedykolwiek pragnąłem, zniszczyłem to. A ponieważ w moim życiu nie ma miłości, zastąpiłem ją nienawiścią. Wieczną nienawiścią. Wciąż nienawidzę. I co ci to daje? Dzięki temu mogę się jeszcze ruszać. To mnie napędza. Bez nienawiści bym padł. Nie miałbym po co żyć. Czy to wszystko, co ci pozostało? Wszystko. Przepadła cała reszta, na której mi zależało. Wszystko, co darzyłem uczuciem, co miało jakiekolwiek znaczenie. Dokładnie od tego zacząłeś. Czyli zatoczyłem pełny krąg. Czas umierać.